Pod ostatnim odcinkiem z BoxPvP na hubspace.pl dałem wam bardzo mocne zadanie. Co 100 lajków miałem otworzyć jedną zdrabkę, więc w tym odcinku przygotujcie się na super emocje związane z openingiem i z tym, co mi wypadło, ponieważ zrobiłem to, kupiłem 8 zdrabek, a ja ogłaszam kolejny konkurs, tym razem na SVP na serwerze. Zostaw lajka, suba i napisz swój nick w komentarzu, jeżeli chcesz wygrać. Miłego oglądania. Okej, widzowie, także jestem już na serwerze, jestem na Hubspace, no i słuchajcie, obiecałem wam opening. No jakby nie mogło być openingu na nowej edycji, słuchajcie, serwer wystartował z tym boksem, naprawdę bardzo super się gra. Słuchajcie, w ogóle napisaliście swoje propozycje mi, czy to na live'ach, czy to wiadomości prywatnej, co by można było dodać na serwerze, i chłopaki od razu to wprowadzili. Chcieliście więcej topek? Proszę bardzo, jest więcej topek na serwerze, można zobaczyć w topce hajs, oczywiście to przejście potwór, klasa, klasa. Zostało również pozmieniane parę rzeczy, w tym momencie na przykład u Kowala również, możecie sobie zobaczyć, jakie itemy są generalnie, macie w informacji, jakie itemy są u Kowala, też tego nie było widać wcześniej. No naprawdę pozmieniało się na plus, także wejdźcie sobie, całą listę zmian macie akurat na ich Discordzie, ale dobra, mam przygotowane 8 zdrapek, ponieważ tyle zostawiliście lajków, ponieważ za 100 lajków była jedna zdrapka, dlatego proszę bardzo, mam przygotowane 8 zdrapek kupionych. Co więcej, mam do tego 20 kluczy space i 10 kluczy hub. Także myślę, że naprawdę dzisiaj zapowiada się kozacki opening. Co więcej, zaraz wam pokażę, co wypada z tych poszczególnych skrzynek. Jeżeli chodzi o teksturpaka, to nie jest mój teksturpak, od razu mówię, ten teksturpak będzie jeszcze oczywiście przerobiony, żeby był w pełni jakby mój, wiecie, i żeby generalnie nie było przypału. Mam go tylko po to, dlatego że w nim są sety widoczne i już jakby gotową wersję teksturpaka udostępnię wam na moim Discordzie. Jak tylko zostawicie 500 lajków pod tym materiałem, to ta wersja najprawdopodobniej powinna już być skończona. Zobaczymy, czy się wyrobimy. Generalnie słuchajcie, jeżeli chodzi o tutaj te sety, no to tutaj one są jakoś tak zrobione, wiecie, na chybił trafił trochę, w ogóle nie pasują do tych kolorów, które są tutaj dane, a my zrobimy tak, żeby po prostu kolorystycznie to wszystko do siebie pasowało. Także się o to na pewno nie bójcie. Dobra, teraz tak, słuchajcie, kochani, ukośnik kit, bierzemy sobie kita, oczywiście mam kita Space'a, którego też mam, może kiedyś tam powiedzmy rozdam, czy coś, jakoś dogadamy. Mam zapełniony cały Ender Chest itemami, dlatego sobie tutaj, żeby to odłożyć, to w ogóle muszę powyciągać jakieś itemy niektóre. Ale dobra, udało się powyciągać, fajnie. Teraz weźmy sobie ukośnik kosz. No i co? I odłożymy z tego Aquamana. Aquaman akurat mi niepotrzebny, więc Aquamana sobie po prostu wywalimy. No bo to bez sensu. Elytrade nie mógłbym sobie w sumie zostawić. Ale no dobra, zobaczmy teraz, co dropi, słuchajcie. Bierzemy sobie te itemy tutaj. Pyk, 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 na pasek. Są oczywiście moje itemki. Troszkę miejsca wykumam, także na luzie. No i dobra, 10 skrzynek hub do otworzenia. Co my tu mamy? Słuchajcie, mamy tutaj oczywiście itemy Hulka, które przed chwilą odebrałem. Mamy tutaj również fajne itemki, czyli oczywiście nasze kosmiczne odłamki, które są giga OP. No i tutaj powiedzmy chyba tylko te kosmiczne odłamki bym chciał z tego dropnąć. Otwórzmy sobie 2 usuwacze pajęczyn, 4 golden apple, 8 fajerwerków. O, i to jest dobry drop. I to jest bardzo dobry drop. Kosmiczne odłamki, coś pięknego. Coś pięknego, dajcie mi tego więcej. Uwaga, to też jest fajny drop, bo to jest, że tak powiem, kamień mocy. No to jest giga spoko, ale no tylko mało tych kamieni tutaj dropi. Kołeby też spoko, golden apple jakieś, no buty Hulka mi niepotrzebne, set Hulka, no niepotrzebny mi set Hulka, tutaj potka siły też zbytnio niepotrzebna, no kurde, kolejna pota, no, no i mamy stąd, czy boże, potka siły, no i dobra, no i słuchajcie, mamy, to jest ten nasz opening. Czy było warto? Nie wiem, póki co no jest to jedna z najsłabszych skrzynek, także no nie ma co tutaj narzekać. Teraz mamy skrzynkę Space, także słuchajcie, mamy jeszcze Space'ika do otworzenia, no i tutaj jeżeli chodzi o Space'a, już jest o wiele lepiej, mamy rzeczy Supermana, to była taka formalność z tym hubem, wiecie, musiałem ją otworzyć, bo generalnie, no kurczę, ogarnąłem sobie, wiecie, najsłabszą skrzynkę, troszkę lepszą, no i jeszcze oczywiście zdrapeczki, które są zarąbiste, bo drop ze zdrapek, jak zaraz zobaczycie sami, ja wam pokażę od razu, bo drop ze zdrapek to jest coś po prostu przepięknego. To jest naprawdę niesamowita sprawa, jakby mi dzisiaj poleciały jakieś te rzeczy z tych zdrapek. Oh my gosh, widzowie, młyn, siwy dym, siwy młyn, piękna sprawa, nie? Dobra, także lecimy, słuchajcie, skrzynka Space, uwaga, pyk! Totem, serio totem, skrzynka Space, druga najlepsza skrzynka na serwerze, proszę, mamy! Jest spodnie Supermana, fajnie, okej, okay, to jest już fajny drop, spodnie Supermana, choć nie chciałbym części seta. Oj, dwa na raz otworzyłem, co jest? Miecz Supermana i totem dropnął, ja pierdzielę, dobra, ty, co jest grane w ogóle? Dobra, siódma, dużo tych totemów strasznie mi leci. Kill off Supermana, usuwacz pajęczyn, jabłka, kill off, kurde, kurcze, kurcze, jest 4 kosmiczne odłamki, to jest dobry drop. Magiczna motyka też spoko dropik, kill off Supermana kolejny i uwaga, totem. Serio? Serio totem kolejny? Proszę, ile ja mam tych totemów, widzowie?
4 space'y, otwieramy, pyk, podkasiły, serio? Oh my gosh, kill of Supermana, totem i usuwacze. Tylko raz poleciały nam odłamki, troszkę szkoda. Myślałem, że polecą jeszcze, powiedzmy, no przynajmniej z raz, ale no i tak nie ma tragedii, ja i tak nie na to dzisiaj czekam, słuchajcie. Ja dzisiaj czekam najbardziej na zdrapeczki, słuchajcie. Zdrapeczki to są jednak zdrapeczki i na to czekam najbardziej. Także wow, tu w ogóle też ktoś robi opening, jakiś Stasiu, elegancko. No i na te zdrapeczki, słuchajcie, najbardziej czekam. To jest po prostu coś, co może mi giga oddać, giga pomóc w rozgrywce. Mój aktualny set to set Hełm Thanosa łamany, tutaj mamy buty Czarnej Pantery ze zdrapki na live, którą otwierałem, bo ktoś mi kupił. Pelerynę Supermana mam, miecz Thanosa, no i Kill of Wolverina również ze zdrapki trafiony. Także tutaj naprawdę jest grubo. No i klatę Venoma, klata jest słaba, klata jest do zmiany, ale liczę, że właśnie jakaś klata nam poleci. Także słuchajcie, w ogóle jakbyście nie wiedzieli, o co chodzi w zdrapkach, to jest w ogóle bardzo fajna sprawa z tymi zdrapkami. Dlaczego? Dlatego, że o, w ogóle jakiś Floryda przelał mi, człowieku, 50 dolców. Dzięki, Floryda, ja pierdzielę, dziena chłopaki, ja pierdzielę, nie? Mocne chłopy, przelewają siano, normalnie 8 koła mam jeszcze. No i dobra, tu jakiś Maksiub, siema Maksiub. No i dobra, lecim, słuchajcie, otwieramy zdrapeczkę. Zawsze najfajniejsze rzeczy dropiły mi, jak otwierałem po środku. Proszę bardzo, po środku spodnie Czarnej Pantery. Dobra, GG, widzowie, GG. Spodnie diamentowe, które muszę sobie oczywiście przerobić na neterytowe, ale no to nie ma problemu dla mnie, nie? Coś pięknego. Spodnie Czarnej Pantery. Oczywiście zakładamy. Słuchajcie, żeby nie było, oczywiście zakładamy. Trzeba tutaj oczywiście założyć, także oczywiście zakładamy te spodnie. Piękna sprawa. Piękna sprawa. O to właśnie chodzi. Dobra. Jeszcze 7 zdrapek zostało. Lecimy z tym. Ja pierdzielę, ale się stresuję, kurde. Tu jest 13, czyli koło środka. Uwaga! Buty Wolverina. Ej, nie wiem, czy to jest nie lepsze niż Pantery. Nie, gorsze niż Pantery. Kurczę, no niestety buty gorsze niż Pantery. Nie wiem, zobaczymy, ile one chodzą na rynku. Pierwszy raz w ogóle dropnąłem buty Wolverina. Giga F mi piszą tutaj na czacie wszyscy, więc niedobrze, niedobrze, słuchajcie. Zmieńmy CH na jedyneczkę, szybciutko. No i zobaczmy. 3,5 koła? Może? Tak mi się wydaje, bo są lekko słabsze niż Czarnej Pantery, kurde. No nie wiem, powiem wam szczerze. No nie ma tragedii, nie ma chyba takiej aż tragedii. Jak na rzeczy, które mogą nam tutaj wypaść, no to czekajcie. Jak na rzeczy, które mogą nam tutaj wypaść, no to... No dobra, trochę słabo, nie? Już nie będę z ciebie miał, trochę słabo. Chciałbym najbardziej mieczyk, kurde. No, któryś z tych mieczyków, kurde, jakbym Czarnej Pantery mieczyk dropnął, to by było coś pięknego. Albo jakiś kilo w Czarnej Pantery na przykład. Kurde, co tu jeszcze jest ciekawego? Mamy jeszcze nieskończoną fajerwerkę, też super sprawa. Odłomeczki, staczek, fajne. Oczywiście kamień rzeczywistości, też super opcja. No dobra, słuchajcie, tam nie oddało, jak na Stasiu otwierałem. No to przy golemie i otwieramy teraz, słuchajcie, załóżmy prawy górny. Voucher na SVIP-a, okej, okay. Tutaj jedni piszą GZ, drudzy F, tak kurde, widzę, że mieszane uczucia na czacie. W porządku, to będzie dla jakiegoś widza, rozdamy po prostu, nie ma dla mnie problemu, myślę, że jest okej, okay, fajnie, w ogóle nie mogę mieć jakby problemu do serwera, że mi takie rzeczy lecą, bo sam otwieram te skrzynki, więc słuchajcie, ja sam wybieram, jaki przedmiot, że tak powiem, otworzę, także to jest o tyle fajne, że to nie serwer mi wybiera przedmiot, tylko ja sam sobie ten przedmiot wybieram spośród tych tutaj dostępnych. No ale dobra, środek najbardziej oddał, więc otwieramy środek, miecz Czarnej Pantery! Oh my gosh, miecz Czarnej Pantery, o stary, ale dropło, oddało, nie no, oddało, słuchajcie, ja pierdzielę, ktoś tu napisał F, ale to chyba jakaś pomyłka, bo stary, miecz Czarnej Pantery, to jest drugi najlepszy miecz na serwerze, dobra, ja pierdzielę, nie, i co jest grane, i sam se go wylosowałem tak naprawdę, czyli środek najbardziej oddaje, słuchajcie, ja, miecz Czarnej Pantery, ostrość 27, no coś przepotężnego, słuchajcie, coś przepotężnego. O to chodzi, słuchajcie, tak właśnie musi być. Środek najbardziej oddaje. Dobra, próbujemy jeszcze raz środek, zobaczymy, czy odda. Fajerwerka nieskończona. Spoko, ja nie lubiłem nigdy kupować fajerwerek. GZ, fajerwerka nieskończona. Fajnie. To jest spoko, elegancko. Ludzie mi piszą, podkręcony drop, stary, ja tylko otwieram na środku. I to jest pro tip dla każdego. Jak już otwieracie zdrapki, na środku. Stary, środek po prostu oddaje. Totalnie oddaje. Dobra, lecimy. Buty Wolverina, no okej, okay. Oddawał, już teraz chyba za dobrze poszło. No, buty Wolverina, touch, wcześniej podkręcony drop, a teraz efeczka, bez kitu. Co oni gadają, dobra.
Tutaj jakiś ze mną ziomak chodzi, siemanko. No i dobra, czekajcie, musimy kurde jeszcze coś gdzieś indziej. Czekajcie, gdzie możemy jeszcze otworzyć? Musimy to, otwórzmy sobie tutaj, no i dobra, środek. O, drugi wiek czerwej pantery, tak, tak, gościu. Ale klasa, oh my gosh, oh my gosh, o mam ale. Dobra, człowieku, mam... Nie no, co jest w ogóle? Ten środek to jest w ogóle hit, nie? Dobra. I druga nieskończona fajerwerka. Okej. Drop uznam za... Okej. Okej, jest ten drop. Można było trafić lepiej. Nie oszukujmy się. Ale widzowie, tutaj najważniejsze jest to ale. Uważam, że i tak poleciało mi naprawdę bardzo dobrze. Nie muszę już nosić fajerwerek, bo mam nieskończoną. Mam mieczek czarnej pantery, który tak naprawdę bije potężne bomby. I zaraz oczywiście sobie spróbujemy wyjść i przetestować go z lekka. Tylko oczywiście zmienimy może jakąś CH czy coś, żeby nas tutaj nie dupnęli. Spróbujmy w ogóle, wyjdę na chwilę. Jak mnie zabiją, to będę giga płakał, bo mam będzie mi przykro po prostu. Będzie mi giga przykro, jak mnie zabiją. Mam nadzieję, że nie. Zjem sobie oczywiście kuksika, żeby nie było problemu. I spróbujmy wyjść. Zobaczmy to jeszcze, włączmy sobie F3B. No i dobra, czy tutaj ktoś jest w ogóle na strefce? Tutaj ktoś obudował ME. Z tego co widzę, że obudowali ME. Oczywiście fajerwereczka, coś pięknego. Słuchajcie, jak ta fajerwerka tutaj działa. Oh my gosh, tu jakiś ziomal lata. Gonią go już. O, tutaj są jakieś dwa ziomy. To jest jakiś ziomal z zony. Nie, dobra, on jest jakiś mocarny, on ma seta zielonego. Więc trochę, kurde, przypał na niego lecieć. Chłop wydaje się mocny. Ale tutaj jest mniej ludzi, teraz na tym CH2, chyba na CH1 muszę pójść. Tutaj jest, a już myślałem, że to chłop jest. Ej, co, jest jakiś Steve'ek, pa. Nice, dobra, zdropowaliśmy jakiegoś Steve'ka, słuchajcie. Taki Steve'eczek, ale kurde, fajnie, padł na bombę. No nie dziwię się, bo to jest drugi najlepszy miecz, także zdziwiłbym się, jakby nie padł na bombę. Ale padł na strzała, słuchajcie. No i kurde, nie ma tragedii. O, tutaj ktoś wyrzucał jakieś temki, sobie zbierzemy oczywiście, Coco Chanel podnosimy. Ten lognął, a ten Zelek, czekajcie, zobaczmy jak mu HP ściągnę. Co jest? Jak mu HP maleje? Fuck. Ojojoj, blisko, ale Żelek, kurde, dostał HP sporo. W sensie zeszło mu tego HP trochę, kurde, on ma dobrego chyba seta. Ojojoj, Żelku, gdzie ty kołebujesz, stary? O, siema, Hot Majusia, elu, kolejny frag. Ojojoj, tutaj. Ojojoj, dobra, on się wydaje jakiś, kurde, ten set wydaje się jego być słaby, a on, kurde, mi tak bomby sprzedaje, co jest? Mocny temat, a on był chyba w secie i dlatego, słuchajcie, ja nie wiem, czy jestem, nie jestem na siłce, a widzisz, bez siłki to widzę, ja sobie mogę tak naprawdę, nie? Patrzcie, prawie mu totem zbiłem przez moment, kurde, on już klatę założył, prawie klatę, on już klatę założył, więc już jest dyntka, ale, kurde, ten Oli... ten Żelek jest, kurde, mocny chłop, nie? Ten Żelek. Powiem szczerze, klaty dużo dają jednak. Ja tak nie używałem wcześniej klaty, a to, kurde, trzeba chyba zacząć, ale ten miecz jak bombi, człowieku. Dobra, on też mnie goni na tej fajerwerce. Dobra, gościu, mam nieskończoną, elo. Ty goni mnie na tym jeszcze? Jak to napierdziela z tej fajerwerki, co jest? Nie no, hitnął mnie jakiś dziad, nie? Ja pierdzielę, nie? Dobra, ty, pa, jak ze mną w kółko latają. Nie no, oni myślą, że mnie dogonią, człowieku, jak ja jestem mistrzem paralotni, nie? Mistrz paralotni, ce potwór, człowieku, pa. Normalnie. I już se wlatuje tak, o, elo. I se wleciałem, SSSSS. Klasa. Nie, naprawdę, słuchajcie, opening uznaję za udany. Wbijajcie na Hubspace'a, no i co? I kurde, dominujcie, słuchajcie. Jak widzicie, z drapki to jest naprawdę fajna sprawa. Jak chcecie większy jeszcze opening, to zostawcie dużo lajków pod tym materiałem.